Cześć kochani, Auryczny Tarot. Dzisiaj taki leśny. No i tak właśnie, żeby zielono było, żeby było tak perspektywicznie, żeby się wszystko udawało i żeby było możliwe do osiągnięcia to, za czym wyglądamy, bez względu na to, jak wysoko mierzymy i w którym punkcie jesteśmy dzisiaj obecnie. No właśnie, 14.14 u mnie na zegarku, może dla kogoś jest to dodatkowy znak, sygnał. Przed Wami kawałek mchu, ja go strasznie potrzebowałam dzisiaj. No i tak postanowiłam sobie przyjść tutaj do Was właśnie z kartami medytacji. Pomyślałam, że dawno nie było czegoś, co z tą medytacją byłoby związane. Poza kartami tarota, które chwilowo muszą jeszcze poczekać, przyjdę do Was z czytaniem, z którym no, zbieram się tak po trosze, powiem tak nieśmiało. A więc za chwilę może się pojawić coś ciekawego odnośnie par, odnośnie związków, może luster, a może jeszcze czegoś nowego. Zobaczymy. No ale dzisiaj zobaczmy sobie w kartach medytacji, medytacja na każdy dzień, taka leśna. Wybierzemy sobie kartę, zobaczymy, która karta będzie chciała się nam tutaj objawić. Dla wszystkich, słuchajcie, którzy potrzebują takiego pozytywnego wzmocnienia, dla wszystkich, którzy potrzebują jakiejś informacji od lasu, czy też od właśnie sił natury, niech pokaże się taka wiadomość. Zerknijmy. A pokazała Wam się wiadomość, szum w oddychaniu. I przekaz płynący z tej karty mówi, jeżeli to możliwe, wykonuj tę medytację na siedząco i upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza. Oddychaj głęboko przez nos, następnie wydychaj bardzo powoli powietrze, wydając cichy dźwięk Powtórz to kilka razy i poczuj, jak wibracje rozprzestrzeniają się po całym ciele podczas nucenia, szczególnie w klatce piersiowej, plecach, czole i brzuchu. A więc takie ćwiczenie oddechowe. Szum w oddychaniu. No może jest to wiadomość także dla niektórych, mówiąca o tym właśnie, co tym prawidłowym oddechem jest, chociażby dla spraw komunikacji, a więc płynności wypowiadania się, trzymania gdzieś też tej umiejętności radzenia sobie ze stresem, chociażby przy jakichś ważnych wypowiedziach, przy jakichś ważnych spotkaniach, kontakcie z innymi ludźmi, konieczności na przykład właśnie stanięcia przed jakimś audytorium albo komisją, czy w ogóle w kwestii poprawności właśnie wyzwalania tego, co reakcją jest na sytuację, która to właśnie przekłada się w pierwszym rzucie na naszą zdolność płynnego oddychania, radzenia sobie, trzymania takiego spokoju w głosie, w intonacji, w artykułowaniu też tego, co chcemy powiedzieć, przekazać. Jaka wiadomość jeszcze, zobaczmy, jak zawsze, słuchajcie, to są te same dwie talie, których zawsze używam, przychodzę z nimi do Was nie tak często, ale no właśnie, czasami las mnie wzywa i wówczas się pojawiam. Co tutaj się pokazało? A tu pokazał się, słuchajcie, plan awaryjny. Nie wiem, czy złapię ostrość. Warunki polowe. Brak statywu, wybaczcie. Plan awaryjny na złe dni. Czasami jesteśmy naprawdę źli. Tak w punkt. Ale kiedy uczucia przejmują kontrolę i grożą, że Cię przytłoczą, potrzebujesz planu awaryjnego. Z kim można porozmawiać o takich chwilach? A co Ci pomaga w ogóle, gdy nie masz ochoty na rozmowę? Wspaniała piosenka, inspirujący podcast, ćwiczenia, wciągająca książka, która oderwie Cię od rzeczywistości, aż świat, czy też do momentu właśnie, aż świat znów będzie trochę jaśniejszy. I to jest do wykonania. To jest do zrobienia. Obiecuję Ci to. A więc taki przekaz dla Was. No właśnie, na ten tydzień może coś z kwestią komunikacji będzie dla Was ważne, może właśnie zachowanie spokoju, umiejętność opanowania siebie, sytuacji, oddechu.
wybrnięcia także właśnie gdzieś z trudnych, być może skomplikowanych rozmów, gdzieś takim awaryjnym planem, aby, no właśnie, aby nie być złym, aby sobie pomóc, aby gdzieś tą uwagę przekierować. Taki sygnał, znak dla nas, dla Was, dla mnie również na ten tydzień. Trzymajcie się i no i co? Bądźmy przygotowani, miejmy plan B i nie dajmy się temu, co gdzieś odbiera nam pewność siebie. Bądźcie pewni siebie, po to jest również to czytanie. Z nim do Was tutaj przychodzę, aby Was uprzedzić, abyście byli gotowi i abyście byli dzielni. Do zobaczenia. Hej.